Ostatnimi czasy wspinacze przeraźliwie często zostają uwięzieni w górach. Drogę na dół mogą zablokować im lawiny, osunięcia ziemi czy inne poważne problemy na trasie. Skoro ludzie nie mogą uciec ze szczytu górskiego pieszo, dlaczego by nie uratować ich, korzystając z helikoptera? W końcu ta maszyna może wylądować wszędzie, prawda? Dobre pytanie, ale okazuje się, że istnieje poważny powód, dla którego śmigłowce nie latają na sam szczyt wysokich gór, takich jak Everest. Helikoptery nie są po prostu zaprojektowane do wznoszenia się na takie wysokości. Sprawdźmy zatem najpierw, jak działają te maszyny. W zasadzie sposób, w jaki helikoptery latają, można opisać dwoma słowami. Siła nośna. Jest to coś, co przeciwdziała grawitacji. Tak, to ta sama siła, która pomaga samolotom unosić się w powietrzu. Ale podczas gdy samoloty wytwarzają siłę nośną z pomocą skrzydeł, helikoptery potrzebują wirnika, czyli śmigła, żeby dokonać tego imponującego wyczynu. Śmigła odpychają powietrze w dół, co pozwala na pionowy ruch śmigłowca, pomimo siły przyciągania. Jednak siła nośna wytworzona przez wirnik w dużej mierze zależy od gęstości powietrza. Im wyższa gęstość, tym helikopter bardziej komfortowo i bezpiecznie może lecieć. Kiedy zaczynacie wznosić się nad poziomem morza, gęstość powietrza zaczyna spadać. Słyszeliście kiedyś o ludziach, którzy mieli problemy z oddychaniem na dużych wysokościach w górach? To z powodu braku tlenu w powietrzu. Wracając do Mount Everest, to najwyższy szczyt na świecie. Jego wysokość to 8848 metrów nad poziomem morza. Gęstość powietrza wynosi jedynie 1/3 tego, co na poziomie morza. Oznacza to, że siła nośna, którą może zapewnić tamtejsze powietrze, jest również 3 razy słabsza niż w typowych warunkach na wysokości morza. Musicie też pamiętać, że śmigłowiec dźwiga nie tylko własny, znaczny ciężar, ale też ciężar załogi, pasażerów i ładunku. Innymi słowy, powietrze na takich wysokościach nie jest wystarczająco gęste, żeby utrzymać helikopter. Z drugiej strony istnieją specjalne helikoptery, które mogą latać znacznie wyżej niż zwykłe maszyny. Posiadają nie tylko większe śmigła i niezwykle mocne silniki, ale są też bardzo lekkie. Jak się pewnie domyślacie, produkcja takiego śmigłowca kosztuje fortunę. Zwykłe helikoptery nie muszą latać wyżej niż na normalną wysokość 3050 metrów, więc nie są wyposażone w takie aparaty. Jednak wielu helikopterom udało się dotrzeć na szczyt Everestu, czyli ponad 8840 metrów nad poziomem morza. Pierwszy raz udało się to w 2005 roku, a pilot, który sterował śmigłowcem, wspominał później, że lądowanie było najtrudniejszą i najbardziej niebezpieczną częścią całego przedsięwzięcia. Nie wiedział, gdzie wyląduje, czy dotknie śniegu pokrywającego skały, czy śniegu znajdującego się nad niczym. Ponadto piloci, którzy latają w górach helikopterami przystosowanymi do dużych wysokości, muszą bez przerwy liczyć, ile mocy będą potrzebować do manewrów, takich jak unoszenie się w powietrzu, czy wzbijanie i lądowanie na różnych wysokościach. Poza tym, to, czy podróż będzie bezpieczna, określa też temperatura i ciśnienie powietrza. Piloci muszą unikać lądowania w miejscach, gdzie istnieje choćby najmniejsze ryzyko osunięcia lub lawiny. Wszystko to wymaga nie tylko niesamowitego doświadczenia i umiejętności, ale także sporej dozy szczęścia. Cóż, chyba otrzymałem odpowiedź na swoje pytanie, dlaczego helikoptery i duże wysokości nie idą ze sobą w parze. Ale poczekajcie, jest jeszcze kilka innych rzeczy, których chciałbym się dowiedzieć na temat śmigłowców. Na przykład, dlaczego niektóre modele mają koła, a inne lądują na płozach. Cóż, początkowo prawie wszystkie helikoptery miały koła, tak jak samoloty, ale miejscami awaryjnego lądowania były często zaorane pola, więc przednie koła helikopterów zakopywały się w ziemi. Dlatego poruszająca się w przód maszyna była bardzo niestabilna podczas lądowania. Co więcej, helikoptery lądujące na zboczach czasami staczały się w dół. I dlatego płozy stały się standardowym wyposażeniem wszystkich mniejszych maszyn. W ten sposób mogły lądować na miękkich obszarach i pagórkowatych terenach. Poza tym płozy można wyposażyć w specjalne urządzenia do lądowania na wodzie. I w końcu są też bardzo wygodne do przyczepiania dodatkowych zewnętrznych ładunków. Jeśli chodzi o poruszanie się po ziemi, śmigłowiec jest zwykle transportowany na lawecie albo za pomocą specjalnych naziemnych kół. Ale im większy helikopter, tym trudniej jest go prowadzić, jeśli ma płozy. Dlatego większość dużych śmigłowców jest projektowana z kołami. Dzięki temu duże maszyny mogą bezpieczniej kołować i dodatkowo są wygodniejsze w obsłudze podczas lądowania i startu. Czy widzieliście więcej helikopterów na kołach czy z płozami? Dajcie znać w komentarzach. No ale męczy mnie kolejna rzecz. Dlaczego helikoptery potrzebują 2 wirników? Wiem, że ten wielki nad naszymi głowami to główne śmigło. Zapewnia odpowiednią siłę nośną i wytwarza ruch.
Ale co z wirnikiem na ogonie? Jaką korzyść może przynieść, znajdując się na końcu śmigłowca? Cóż, bez wirnika na ogonie helikoptery latałyby w kółko. Spójrzcie, jak to działa. Żeby śmigłowiec wzbił się w powietrze, główny wirnik musi się poruszać i przepychać powietrze w dół, które z kolei wypchnie ciężką maszynę w górę. Ale każdej akcji towarzyszy równa i przeciwna reakcja. Nie, to nie mój pomysł, to trzecia zasada dynamiki Newtona. Oznacza to, że jeśli wirnik helikoptera porusza się zgodnie z ruchem wskazówek zegara, jego kadłub zostanie zepchnięty w przeciwnym kierunku, odwrotnym do ruchu wskazówek zegara. I wtedy do gry wchodzi wirnik na ogonie. Ten prawie pionowy zestaw śmigieł obracając się sprawia, że helikopter nie porusza się w koło i zachowuje równowagę podczas lotu. Widzieliście kiedyś, jak bezradne śmigłowce obracają się dookoła w jednym miejscu? Prawdopodobnie miały właśnie awarię śmigła w ogonie. Zastanawiałem się też, czy helikoptery mogą latać podczas deszczu. Okazuje się, że teoretycznie mogą. Pytanie, czy im wolno? Deszcz sam w sobie nie wpływa na umiejętność maszyny do wzbicia się w powietrze. W końcu śmigło nadal będzie się obracać, a siła ciągu wyniesie maszynę w górę. Z drugiej strony deszcz oznacza słabą widoczność, a zgodnie z zasadami śmigłowce mogą latać tylko wtedy, kiedy widoczność jest dobra, żeby piloci wiedzieli, dokąd lecą. I dlatego, jeśli ryzyko jest zbyt duże, podczas deszczu helikoptery stacjonują w hangarach lotniczych. No okej, a co z lataniem w nocy? To w zasadzie to samo co z lataniem w deszczu. Śmigłowce mogą to zrobić, ale lepiej jeśli tego nie robią. W przeciwieństwie do samolotów, które mogą latać na wysokości kilku tysięcy metrów i mają ustalone trasy, śmigłowce muszą unosić się na niższych wysokościach. Poza tym ich trasy są bardziej elastyczne. Helikoptery unikają latania w nocy, ponieważ mogłyby w coś uderzyć, a to zawsze kończy się źle zarówno dla maszyny, jak i jej załogi i pasażerów. Któregoś dnia widziałem fajne zdjęcie, na którym śmigłowiec wykonywał niesamowitą sztuczkę. Leciał do góry nogami, ale zacząłem się zastanawiać, czy to przypadkiem nie jest sprawka Photoshopa. Nie, niektóre helikoptery mogą latać do góry nogami, ale nie jest to łatwa sztuczka. Jak pamiętacie, helikopter wznosi się w powietrze dzięki sile nośnej wytwarzanej przez mocne wirniki, które obracają się z zaskakującą prędkością ponad 500 obrotów na minutę. Można więc przypuszczać, że skoro śmigłowiec wznosi się w powietrze dzięki obrotom wirników, może zrobić to samo do góry nogami. Niewątpliwie byłoby to dość niewygodne, ale nie niemożliwe, prawda? Tylko w teorii. Niestety większość komercyjnych śmigłowców zwyczajnie nie jest zaprojektowana, żeby dokonać takiego wyczynu. W tych helikopterach złącze, które łączy kadłub i śmigło, jest zbyt słabe, żeby utrzymać ciężar odwróconej maszyny. Do tego śmigła nie są wystarczająco sztywne. Gdyby śmigłowiec się obrócił, wygięłyby się, zbliżyły do kadłuba i w końcu się o niego rozbiły. Możecie sobie wyobrazić okropne skutki takiego wypadku. Co więcej, żeby latać do góry nogami, należałoby przeprojektować silnik śmigłowca. W przeciwnym wypadku paliwo i smar nie byłyby w środku poprawnie rozprowadzane. W każdym razie większość współczesnych helikopterów może wykonać beczkę tylko przez kilka sekund, będąc jednocześnie pod kontrolą doświadczonego pilota. A tak na marginesie, obecnie śmigłowce są tak zaawansowane, że niektórzy specjaliści twierdzą, że mamy dużo większe szanse na przeżycie katastrofy helikoptera niż samolotu. Cóż, to mnie pocieszyło. Jeśli dowiedzieliście się dzisiaj czegoś nowego, zostawcie łapkę w górę i udostępnijcie ten filmik znajomym. A tu macie inne filmiki, które na pewno Wam się spodobają. Wystarczy, że klikniecie jeden z nich. I pamiętajcie, pozostańcie po jasnej stronie życia.